Chwała Panu, bracia i siostry. Jest dla mnie wielką radością, że w ten świąteczny czas mogę dzisiaj być tutaj razem z wami i razem z wami świętować, że nasz Pan Jezus Chrystus narodził się w Betlejemie. Narodził się ten, który jest nazywany Królem Królów i Panem Panów. I chwała niech będzie Bogu, że zdeptał głowę węża. Chwała niech będzie Bogu za to, że zwyciężył szatana. Pokonał grzech i śmierć. I mamy w Nim żywą nadzieję. I tutaj dzisiaj jesteśmy razem z Jego łaski, aby świętować i ogłaszać całemu światu, że On jest Panem Panów. Śpiewaliśmy pieśni, uwielbialiśmy Pana i kiedy tak wsłuchiwałem się w te pieśni, taka myśl mi przyszła, żeby coś zrobić, czego nie planowałem w ogóle. Chciałbym, żebyśmy odwrócili się jeden do drugiego. Może powstańmy do tego, jeśli mogę was prosić. Uściśnij komuś rękę, powiedz, dobrze jest służyć Panu. Halleluja. Dobrze jest służyć Panu. Dobrze jest służyć Panu. Dobrze jest służyć Panu. Tak, to jest wielką rzeczą, kiedy chrześcijanie, kiedy Boże dzieci mogą powiedzieć i cenić sobie, służę wielkiemu Bogu. Służę temu, który panuje nad wszystkim, który włada wszystkim, a ja i ty możemy być Jego sługami. I to jest wielka rzecz, wielka sprawa przed Bogiem. Także dzisiaj tak się złożyło, że w ten świąteczny czas jestem tutaj razem z wami, jestem Bogu wdzięczny, jak powiedziałem. Jutro będę ze swoim zborem i będziemy świętować razem. Bardzo wam dziękuję za zebraną ofiarę. Nie wiem, ile zebraliście, ale jesteśmy wdzięczni. Jesteśmy wdzięczni Bogu za każdą złotówkę, za każdą ofiarę, którą możemy otrzymać. A muszę wam powiedzieć, że Bóg nas totalnie zaskakuje od samego początku, kiedy ten budynek kupiliśmy i to, w jaki sposób go kupiliśmy, to też po prostu były Boże cuda. Ale na koniec, kiedy podpisywaliśmy już zgodę, za ile go kupimy, a ceny zeszły bardzo, bardzo dużo, pani dyrektor, która pośredniczyła, reprezentowała walcowni, powiedziała, ale pastorze, muszę jeszcze coś powiedzieć. I wtedy wstała i mówi, pastorze, lata temu z moim mężem wędrowałam po Bieszczadach i gdzieś tam w jakieś Puławy trafiłam do jakichś zielonoświątkowców. Oni nas przyjęli do domu, kompletnie nas nie znali, ale potraktowali nas jak najbliższą rodzinę. Czuliśmy się wspaniale. I sobie tak pomyślałem, Boże, jakie są dziwne Twoje drogi. I jak ważne jest, kiedy my dajemy dobre świadectwo wszędzie tam, gdzie jesteśmy i kogo spotykamy. I to jest coś niezwykłego, że ona to przez lata pamiętała i spotykając się z nami, ona to jakby czuła taką potrzebę, aby o tym powiedzieć. A sąsiad, obok którego kupiliśmy ten, obok którego jest ten budynek, biznesmen, też taki bardzo serdeczny człowiek mówi, ja zielonoświątkowców znam, to są dobrzy ludzie. I mówi, pastorze, tutaj jest taki teren, za naszym budynkiem jest taki ślepy teren, ar ziemi. Mówi, ja przegrodźcie i zabierzcie na razie i używajcie tak sobie dla waszej potrzeby. Oczywiście chcemy to kupić, ale wiecie, to jest coś, co możesz widzieć, jak Bóg działa w niesamowity sposób. I chciałbym wam pokazać, bo też taka była prośba, też czuję się zobligowany przez to, że chcecie partycypować w tym dziele. Parę zdjęć. Troszeczkę tak to wąsko wygląda, ale nic nie szkodzi. Chodzi o to, żebyście zobaczyli. Chcę wam pokazać główną salę. Ta sala ma 135 metrów kwadratowych. Tak liczę, że do 200 osób pomieści. Jest w takim stanie mniej więcej, jak ją widzicie. Na obecnym etapie mamy przygotowane właściwie już pokoje katechetyczne na górze, na dole. Jest to budynek, który ma 473 metry. W tej sali mamy już wymurowane, wybetonowane baptysterium. Także styczeń, luty chyba będzie takim okresem finalizowania czy dalszej pracy. Mam nadzieję, że zrobimy dużo. Tak obliczyliśmy, że jeszcze potrzebujemy z 50-60 tysięcy, żeby tą salę skończyć. Ale tu już mamy korytarz.
Tam drzwi widzicie, za chwilę zobaczycie to już w innym ujęciu, to są prace w tym toalety męska. I tak wygląda mniej więcej teraz ten korytarz, już są lampy podwieszone, tam na razie coś wisi, ale teraz już są lampy. Jest tutaj na dole, mamy biuro, salę katechetyczną, takie mniejsze pomieszczenie, które ma 48 metrów kwadratowych. W przyszłości to ma być kawiarenka, takie miejsce. Tu jest biuro akurat. Od tej strony, tam w głębi, jest główne wejście od drogi. Żeby było ciekawiej, to chcę wam powiedzieć, że budynek mieści się na ulicy Hutniczej. To jest ta kawiarenka. Właściwie tu już rozpoczęliśmy od 2 tygodnie temu, w czwartek, nasze nabożeństwa tygodniowe. We wtorki już mamy modlitwy. I powoli, powoli będziemy się przenosić do tego budynku. No, ten budynek tak wygląda, ale on nie wygląda tak śpiczasto jak tutaj. Jest troszeczkę lepiej to wygląda. Tak, to tyle, jeśli chodzi o nasz budynek. Zbór w Czechowicach was, bracia i siostry, serdecznie pozdrawia. Błogosławimy was. Cieszymy się, że możemy wspólnie, razem, wy tutaj, my tam, możemy wielbić i wywyższać naszego Pana i Zbawiciela. Kiedy tak rozmyślałem o dzisiejszej usłudze, takie słowo przyszło do mego serca już od chyba z 1,5 tygodnia. I może wcale się nie zdziwię, jeżeli będzie w jakimś sensie nawiązywało do tego, co już słyszeliście, bo myślę, że Duch Boży, Duch Święty pewne rzeczy potwierdza Kościołowi, prawda? Posyła i daje pewne potwierdzenie. Dlatego też chciałbym przeczytać z 3 miejsc fragmenty Bożego Słowa. Jest taki czas, a myślę, że zawsze taki czas jest, że potrzebujemy się wzajemnie zachęcać w tym biegu wiary, jaki każdy z nas biegnie. I w Księdze Objawienia czytamy tak, w 3 rozdziale, w wierszu 11, przyjdę rychło, trzymaj co masz, aby nikt nie wziął twojej korony. Przyjdę rychło, trzymaj co masz, aby nikt nie wziął twojej korony. I z 1 listu do Tymoteusza, z 6 rozdziału, wiersz 12. Staczaj dobry bój wiary. Uchwyć się żywota wiecznego, do którego też zostałeś powołany i złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. I taki dłuższy fragment z 2 listu Piotra. Z 1 rozdziału, od 1 do 11 wiersza. Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa do tych, którzy dzięki sprawiedliwości Boga naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa osiągnęli wiarę równie wartościową, co nasza. Łaska i pokój niechaj się wam rozmnożą przez poznanie Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie Tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem, poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem, braterstwo miłością. Jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kto zaś ich nie ma, ten jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów. Dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić. Czyniąc to bowiem, nigdy się nie potkniecie. W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Moi drodzy, zwróćmy uwagę, że wszystkie te fragmenty Bożego Słowa mówią i wskazują na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. Tak jak pastor już powiedział na początku, my dzisiaj, jutro i pojutrze będziemy świętować Jego pierwsze przyjście.
Oto Jezus Chrystus przyszedł, narodził się, przyszedł jako człowiek, narodził się w ciele. Wiecie, czasami się zastanawiam i sami chrześcijanie jakby lekceważą, czy traktują te święta tak, wiecie, a po co w ogóle te święta? Ale ja myślę, że tego rodzaju święta jak to, jak święta Bożego Narodzenia, przyjścia Jezusa Chrystusa na tą ziemię są niezwykle ważną proklamacją Kościoła Jezusa Chrystusa. Bo kto ma mówić o tym, o tej wielkiej prawdzie, że Syn Boga Żywego przyszedł i narodził się w ciele? Kto ma przyjść i opowiedzieć o tym i kto ma świętować to wydarzenie, jak nie Kościół, który zwiastuje tą potężną prawdę, że Jezus Chrystus miał ciało takie jak my, aby stać się okupem za nas? Moi drodzy, nie wolno nam tego lekceważyć. I może te święta zostały zrobione w takim czasie, aby coś w pewnym momencie historii Kościoła zademonstrować czy pokazać. My tym się nie kierujemy. Ale możemy wykorzystać ten moment i powiedzieć i ogłosić tą wielką teologiczną prawdę. Chrystus narodził się w ciele. Dlaczego o tym mówię? Bo właśnie ten drugi list Piotra, czy list Judy, one właśnie zwalczają tą fałszywą naukę, tą herezję, która przeczyła, że Chrystus narodził się w ciele, która podważało całe dzieło odkupienia i zbawienia człowieka. A więc, drodzy, świętujmy, radujmy się, ogłaszajmy i będziemy tak długo przypominać, aż nasz Pan Jezus Chrystus przyjdzie po nas. Ale apostoł Piotr i sam Pan, który powiedział do Kościoła: trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął korony twojej. A apostoł Paweł mówi do młodego Tymoteusza: uchwyć się żywota wiecznego. Bo przecież my jako Boże dzieci, ty i ja, nie jesteśmy zakotwiczeni tutaj na tej ziemi. Amen. Ale moja kotwica nadziei jest w niebie. Jestem zakotwiczony w samym niebie. Amen. I moje, ja zmierzam w tym kierunku, aby tam być z moim Panem i z moim Zbawicielem. Biblia mówi bardzo wyraźnie i Boże Słowo: kto ma Syna, ma żywot wieczny. A kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota wiecznego. Ale coś się dzieje, gniew Boży ciąży nad tym człowiekiem. Czy wiecie, że dzisiaj ludzie albo chodzą pod łaską, albo ciągle chodzą pod gniewem Bożym? Ci, którzy wybrali Chrystusa, ci, którzy odpowiedzieli na wezwanie Chrystusa, są pod łaską Bożą, są pod miłosierdziem Bożym. Ale ciągle ci, którzy zwlekają z oddaniem swojego życia Panu, Biblia mówi, gniew Boży ciągle ciąży nad nimi. Ale ciągle jest łaska, ciągle zwiastujemy Chrystusa, aby ci, którzy są pod gniewem Bożym, mogli znaleźć się pod Jego łaską i miłosierdziem. Bo ciągle są drzwi otwarte. I apostoł Paweł i sam Pan, mówiąc do Kościoła, i apostoł Piotr, oni zalecają i mówią nam, abyśmy byli tymi ludźmi, którzy nie patrzą na to, co jest na ziemi, ale wiedzieli, że jesteśmy zakotwiczeni w niebie, że mamy żywot wieczny, że zmierzamy właśnie w tym kierunku, halleluja, że ani życie, ani śmierć nie jest w stanie odłączyć nas od naszego Pana i Zbawiciela. Właściwie apostoł Piotr zajmuje się życiem, zajmuje się tym dniem teraźniejszym, zalecając nam, abyśmy umacniali się w naszej wierze. On właściwie kończy. On, pamiętacie, pisząc ten drugi list, on mówi podobnie jak Paweł w drugim liście do Tymoteusza: ja wiem, że wkrótce odejdę. Ja wiem, że mój bieg już się kończy. I on nie wpada w panikę. I on nie wyrywa, że tak powiem, włosów z głowy. Ja idę do tego, który mnie odkupił, który mnie zbawił. Ja idę do mojego Zbawiciela, ale wy pozostajecie. I ja zrobię wszystko. I dlatego on napisał ten drugi list. Ja zrobię wszystko, abyście nie utracili tego, nad czym pracowałem. Abyście nie utracili tego, co macie w Jezusie Chrystusie. Żyjemy w czasach, w których potrzebujemy nawzajem siebie zachęcać. Nawzajem siebie motywować do tego, abyśmy dobrze dokończyli nasz bieg wiary. Aby nikt z nas, bracia i siostry, nie zatrzymał się ani nie ustał. Ale abyśmy do końca biegli w tym biegu wiary. Myślę, że nie ma większej porażki w życiu człowieka na tej ziemi, jak to, gdy człowiek nie zobaczy, nie da się przekonać przez Ducha Świętego i Słowo Boże, że potrzebuje Zbawiciela.
ale też nie ma większej porażki. Jeżeli ktoś, kto rozpoczął bieg wiary za Jezusem, a gdzieś tam zatrzymał się i ustał albo wycofał się. I właśnie apostoł Piotr, pisząc ten list, to ma na myśli. Czy zdajecie sobie sprawę, bracia i siostry, że na jedno proroctwo dotyczące pierwszego przyjścia Chrystusa, mówiące, że Chrystus narodzi się i przyjdzie na tą ziemię. Ktoś kiedyś badał te proroctwa, ja już teraz nie pamiętam, czy ich jest ponad 30. W każdym razie wystarczy wziąć tylko 6 proroctw dotyczących pierwszego przyjścia Chrystusa, narodzenia w Betlejemie, Jego ukrzyżowania, pewnych wydarzeń dotyczących Jego osoby. Tylko 6. I ktoś kiedyś sprawdził to rachunkiem prawdopodobieństwa, że gdyby człowiek miał to przewidzieć, że takie fakty wydarzą się w życiu Jezusa Chrystusa, to mówi, prawdopodobieństwo jest takie, gdyby na całym obszarze Teksasu, który jest dwukrotnie obszarowo większy od Polski, wyrzucić srebrne jednodolarówki na wysokość 30 centymetrów, rozrzucić po całym obszarze Teksasu i zawiązać komuś oczy, żeby tylko, że tak powiem, żeby tylko przewidział tych 6 proroctw odnośnie pierwszego przyjścia Jezusa. Wyobrażacie sobie kogoś chodzącego po kraju dwukrotnie, po terenie dwukrotnie większym od naszego kraju i grzebie wśród tych jednodolarówek, aby przewidzieć to proroctwo o pierwszym przyjściu Chrystusa. I kiedy czytam o tym w Biblii, o tym, że Pan przemawia przez swoje słowo i ono jest tak potężne i mocne, tak spolegliwe, że nie musimy się wahać, bać tego, że ktoś powie i przyjdzie, w co ty wierzysz? Dzisiaj wielu próbuje, nawet ludzie, którzy podają się za chrześcijan, podważać autorytet tej księgi. Ale my mamy trwać, ale my mamy trzymać się mocno wiary, wyznania. Kiedy apostoł Juda pisze, toczcie bój o wiarę raz świętym podaną. Pamiętacie? Zaraz na początku. Toczcie bój o wiarę raz świętym podaną. To kiedy czytasz, to takie ludzie mają często skojarzenie, aha, to chodzi o jakąś wiarę denominacyjną. Najczęściej wiemy o jaką. Aha, to chodzi o taką, tam nie jest napisane o żadnej wierze denominacyjnej. Tam jest mowa o wierze, która pochodzi z Bożego Świętego Słowa. O tej żywej wierze, przez którą ty i ja jesteśmy zbawieni. Na jedno proroctwo dotyczące pierwszego przyjścia Chrystusa i ono wykonało się 2000 lat temu. Przypada 8 proroctw w Nowym Testamencie i w Starym Testamencie, 8 proroctw mówiących o Jego powtórnym przyjściu. Każdy z ewangelistów mówi o powtórnym przyjściu Pana. Każdy apostoł w swojej księdze mówi o powtórnym przyjściu Pana, a Księga Objawienia została napisana, aby nam powiedzieć, że On nadchodzi. I że On jest zwycięzcą. I że chociaż zło będzie w pewnych momentach bardzo mocno się podnosić, to ci, którzy z Nim trwają, ci, którzy w Niego uwierzyli, nigdy się nie zawiodą i nie zachwieją. Halleluja. Bracia i siostry, ta Księga Objawienia, która została napisana, aby dać Kościołowi siłę, nadzieję, ufność, że Pan jest z nami do końca. Ta księga została napisana, aby chrześcijanie wiedzieli, że kiedy będzie ucisk, a na pewno będzie, że przyjdą różne chwile dla twojego i dla mojego życia, to Pan da tobie i mnie zwycięstwo. Będziesz miał zwycięstwo. Właściwie ta księga została napisana, aby przygotować Kościół, aby byli jego męczennikami, bo słowo świadek oznacza świadka i męczennika zarazem. Czyli żebyśmy byli gotowi wytrwać, kiedy przyjdzie ucisk, prześladowanie z powodu Jego świętego słowa, abyśmy się nie zachwiali w wierze. Kiedy Jezus mówił o swoim powtórnym przyjściu, pamiętacie, mówi, z moim powtórnym przyjściem będzie tak i tak. I mówi, będą się dziać różne rzeczy, ale zwraca uwagę, uważajcie, nie dajcie się zwieść. Będzie mówił o strachach i lękach, jaki będzie udziałem ludzkości, o wojnach, o różnych wydarzeniach. Zobaczmy, jak obecnie w wielkim strachu żyje Europa.
Jak to dziwnie wszystko się układa. Jesteś gdziekolwiek, ludzie są dzisiaj, nie mogą czuć się bezpiecznie. Każdy, w każdym momencie może zostać zaatakowany. Będą głody, mory, kataklizmy, prześladowania. Będą ludzie obarczać Boga winą za to wszystko. Będą gorszyć się z Boga. Rozmnoży się nieprawość. Będzie brak miłości do Boga. Pojawi się coraz więcej nieczystości, ale też będzie wyraźnym znakiem Izrael dla tych, którzy miłują Pana, dla tych, którzy są Bożymi dziećmi. Dlatego widząc to wszystko, zdając sobie z tego sprawę, bracie i siostro, ty i ja trzymajmy się mocno żywota wiecznego, do którego zostaliśmy osobiście przez Pana powołani. Każdy z nas, każdy, który narodził się na nowo, osobiście usłyszeliśmy to wezwanie Pana, aby pójść za Nim i naśladować Go. Śmierć, jak powiedziałem, nie jest końcem, chociaż sprawia ból u najbliższych. On nas wykupił od wiecznej śmierci. Ta perspektywa wiecznego życia z Bogiem, obecności w chwale, sprawia, że jesteśmy gotowi wytrwać w najtrudniejszych wydarzeniach. Jest taka wspaniała pieśń w Śpiewniku Pielgrzyma. Może czasami ją śpiewać. Są dobre i stare, i nowe pieśni. I nie będziemy się kłócić z powodu pieśni. Amen. Tam jest: warto dlań cierpieć. Warto bojować. Warto dla Niego cały świat zbyć. A więc nie możemy pozwolić, żeby diabeł ograbił nas z tej żywej wiary w Jezusa Chrystusa, tej wiary, która pozwala nam biec w tym biegu za naszym Panem, za naszym Zbawicielem. Słowo Boże daje nam też wyraźne obietnice, że Pan jest w stanie ustrzec ciebie i mnie od upadku, stawić nas nieskalanych z weselem przed obliczem swojej chwały. I On ma moc to uczynić. I skoro tak powiedział, to znaczy, że On tak uczyni. Biblia mówi też, i ten fragment, ten list drugi Piotra w dalszej części, że Bóg wyrwał sprawiedliwego Lota, udręczonego przez rozpustne postępowanie bezbożników, gdyż Pan umie wyrwać pobożnych z pokuszenia. A więc możemy widzieć, że mamy wspaniałe obietnice Boże dla naszego życia. Moi drodzy, kiedy tak mówię o tym, uchwyć się żywota, albo trzymaj co masz, aby nikt nie wziął korony twojej. To pamiętacie, ja może przypomnę to wydarzenie podczas jednych z prześladowań w Cesarstwie Rzymskim, kiedy chrześcijan zmuszano do wyparcia się wiary w Jezusa. Kiedy jednych zimą postawiono na zamarzniętym jeziorze, rozebrano i kordon rzymskich żołnierzy ich otoczył i powiedziano im: kto z was wyprze się Chrystusa, niech wyjdzie z tego środka, a uratuje swoje życie. Jeden po drugim oni umierali z zimna. Jeden po drugim umierali z zimna. A w pewnym momencie jeden z nich, jeszcze żyjących, jeszcze tam kilku zostało, powoli zaczął iść w kierunku tego kordonu otaczającego chrześcijan. I on mówi: ja rezygnuję. Ale w pewnym momencie, kiedy on tak szedł, oto jeden z tych żołnierzy, który tam stał, który obserwował, miał widzenie, widział, jak ci chrześcijanie, którzy umierają, jak anioł z nieba wstępuje z koroną i nakłada każdemu tych, którzy umierają, koronę na głowie, a ich duch wznosi się ku niebu. I kiedy on to zobaczył, a ten widzi tego, który wychodzi, anioł już się zbliżał z koroną, a ten nagle ruszył w kierunku tego kordonu i anioł się zatrzymał. Jeden z tych żołnierzy właśnie, który to widział, rzymskich, zdjął swoją zbroję, powiedział: ja chcę zająć twoje miejsce. Ja chcę mieć tą koronę, która była przygotowana dla ciebie. Oto kiedy Bóg mówi do nas swoje słowo, kiedy Pan mówi: uchwyć się żywota, trzymaj co masz, nie pozwól. Bracia i siostry, nie zdajemy sobie nawet sprawy, jak wielka chwała będzie twoim i moim udziałem. Jak wielkie błogosławieństwo jest przygotowane dla tych, którzy pozostali i będą wierni Panu aż do końca. Dlatego chcemy dzisiaj, i moim pragnieniem jest zachęcić
siebie samego i każdego z nas, dodać otuchy, abyśmy dobrze ten bieg wykonali i abyśmy umocnili naszą wiarę i nie pozwolili, żeby zły, żeby przeciwności tą wiarę zburzyły. Ten list drugi Piotra, który czytaliśmy, jest ostrzeżeniem dla nas wierzących. Ostrzeżeniem, abyśmy nie odpadli. Wezwaniem do wzrastania w łasce i w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ale chcę wam powiedzieć, że ten list też jest skierowany do tych, którzy jeszcze się nie zdecydowali, aby swoje życie oddać Panu. Bo w tym trzecim rozdziale jest napisane tak, że przyjdą szydercy i będą się śmiać i będą mówić, gdzie jest to Jego przyobiecane powtórne przyjście. Oto wszystko tak trwa od wieków i nic się nie zmieniło. Ale Słowo Boże nam wyraźnie mówi, tak jak Pan zapowiedział pierwsze przyjście i przyszedł i się wszystko wykonało. Tak Pan zapowiedział drugie przyjście i wszystko się wypełni. Tak jak pierwsza ziemia została zalana przez sąd Boży wodami potopu, tak ta ziemia i to niebo zachowane jest na ogień. Oto Pan na pewno przyjdzie. Pan nie będzie zwlekał. On przyjdzie w określonym w swoim czasie, kiedy uzna to za stosowne. A więc ten drugi list, który czytaliśmy, jest także ostrzeżeniem dla tych wszystkich, którzy do tej pory gdzieś pozostają z boku. Gdzieś jakby albo nawet znajdują się w tym kręgu ludzi, którzy drwią i śmieją się. Apostoł Piotr, pisząc ten list do nas wierzących. Wiecie, kiedy mamy takie święta Bożego Narodzenia, jest 6 grudnia, Mikołaj i wszyscy tacy są rozbawieni, ten Mikołaj jest takim rubasznym, ciepłym dziadkiem i niektórzy myślą, że Pan Bóg jest też takim Mikołajem, takim dziadziusiem. Cokolwiek będzie, to tam prezent dostaniesz. Ale Słowo Boże nie w ten sposób przedstawia nam Boga, prawda? On jest co prawda nazwany sędziwym, ale jest święty, jest sprawiedliwy, jest miłością, jest dobry. On jest. Ale Piotr pisząc o Bogu mówi, nie zapominajcie, kiedy wzywa ich, umocnijcie waszą wiarę, wzmocnijcie ją, abyście się nie chwiali w waszych przekonaniach. To mówi, pamiętajcie. Oto byli ludzie, którzy gdzieś tam zlekceważyli to, co Bóg mówił. Oto czy nie pamiętacie? I właśnie i Juda, i apostoł Piotr mówią, wody potopu zalały całą ludzkość i przyszedł sąd Boży na tych, którzy zlekceważyli Boga. A co stało się z Sodomą i Gomorą? Z tymi, którzy drwili, śmiali się i którzy dopuszczali się tak wielkiej bezbożności. Ogień spadł z nieba i zniszczył te miasta i cały okręg. I dzisiaj tam mamy największą depresję na ziemi. Martwe morze, nic tam nie ma. Prawie minus 400 metrów poniżej poziomu morza. A kiedyś tam było tak urodzajnie, tak obfite życie. Oto apostoł Piotr ostrzega i mówi, pamiętajcie. I kiedy pisze ten list, kiedy rozważałem ten fragment Bożego Słowa, kiedy on pisze, do tych, którzy osiągnęli wiarę równie co my wartościową. Wiecie, możesz się odwrócić i powiedzieć, mam wiarę równie wartościową co apostoł Piotr. Bo tak jest napisane. Mamy różną miarę wiary, ale jakość wiary jest ta sama. Żydów nawróconych do Chrystusa i pogan nawróconych do Chrystusa. A więc mamy tą samą wiarę, równie wartościową, co apostoła Piotra. I apostoł Piotr mówi, otrzymaliśmy ją, ona została nam przekazana, ona została nam dana. I kiedy ty i ja usłyszeliśmy Boże Słowo, to ta wiara Boża przyszła do twojego i do mojego serca. Ten depozyt, który mamy. I Bóg mówi, i strzeż go, umacniaj tą wiarę. Bądź człowiekiem wielkiej wiary. Bądź człowiekiem, który ma silne przekonania w swoim Bogu, który nie chwieje się pod wpływem lada różnych poglądów tego wszystkiego, co dzieje się wokół nas. My wiemy, drodzy, że
Każdy z nas się z tym styka, że Kościół jest pod ogromną presją różnego rodzaju nauk i poglądów. Prawda? Trzykrotnie Jezus, kiedy mówi o czasach końca, trzykrotnie, nie mówi tak o innych rzeczach, trzykrotnie mówi, ostrzega przed zwiedzeniem, przed fałszywą nauką. Dlatego apostoł Piotr mówi, kiedy będziecie posiadać te rzeczy i waszą wiarę uzupełnicie o te rzeczy, to będziecie wzrastać, dojrzewać, będziecie mieli coraz większe poznanie, utwierdzicie się w prawdzie, także nic nie będzie w stanie was odciągnąć od prawdy Bożej i od prawdziwej wiary. Ta boska moc obdarowała nas wszystkim, co potrzebujemy do życia i pobożności. Wiecie, to jest zdumiewające. Drugi rozdział, generalnie cały drugi rozdział tego listu zajmuje się jedną jakby najgłówniejszą kwestią. To jest niemoralnością, jaka była już w tym czasie. My myślimy, że to teraz niemoralność eksplodowała. Prawda, że eksplodowała, że ta nieczystość jakby wylewa się na ulicę, prawda? To wszędzie jest. Właściwie ludzie już nie mają żadnych granic. Wszelkie granice zostały zburzone. W tym drugim rozdziale apostoł Piotr mówi o rozpasaniu i rozwiązłości, o rozpustnym postępowaniu jak sodomici, o niecnych pożądliwościach, o swawoli i zbytku, o cudzołóstwie, o żądzach cielesnych. I mówi, ci ludzie, to wszystko jest wokół i to nawet nie dotyczy ludzi, którzy są na zewnątrz, ale mówi, do tego doszli nawet ci, którzy uwierzyli, pochwycili prawdę, a dali się zwieść, dali się oszukać tym marnym nauczycielom, o których on tutaj pisze. Wiecie, tak naprawdę, kiedy Piotr pisze pierwszy list, ostrzega i wzywa chrześcijan, bądźcie dzielni, kiedy przyjdą na was różnego rodzaju uciski z zewnątrz. Wytrwajcie. Czy w waszych rodzinach? Może tak być? Jest jedno wierzące, drugie niewierzące. Przychodzi ucisk. W waszej pracy? Piotr pisze o panach i niewolnikach. Kiedy będzie mobbing i tak dalej. Z powodu imienia Jezus. Różne sytuacje, kiedy będą ludzie prześladowani. On mówi, wy w tym wszystkim wytrwajcie. I mówi o tym, co przychodzi z zewnątrz. Ale pisząc drugi list, mówi o tym, co przychodzi od środka, od wewnątrz. Ostrzega przed tymi, którzy właśnie będą wprowadzać zgubne nauki. Którzy będą doprowadzać, czy jakby otwierać, nęcić, bo tak tu wręcz jest napisane, że będą łowić, nęcić dusze, które są w środku. Poprzez różnego rodzaju nauki, które pozwolą, że oni, a to my możemy także pójść w tym kierunku rozpusty, niemoralności i tak dalej, i tak dalej. A Piotr mówi, ja odchodzę, ale pisząc ten list, chcę, żebyście zobaczyli, co umocni waszą wiarę. Wiecie, niektórzy mówią tak, wiara wystarczy. Wiara wystarczy. Apostoł Piotr mówi, żeby ta wiara wystarczyła, to ona musi być ciągle pielęgnowana i umocniona. Ciągle musisz o nią dbać. Wiecie, nawet obietnice Boże nie bierzemy przez wiarę tylko. Jest takie miejsce, bodajże w liście do Hebrajczyków, że Abraham odziedziczył obietnicę przez co? Przez wiarę i cierpliwość. Wiara była czymś za mało. On miał wiarę, ale ta wiara musiała być podtrzymana przez jego cierpliwość. 24 lata czekał na wysłuchanie swojej modlitwy do Boga. I gdyby stracił cierpliwość, ja tak patrzę na Boże Słowo, mówię, Panie, no przecież on tam w pewnym momencie stracił tą cierpliwość. Poszedł jakby według własnego pomysłu podsuniętego mu przez żonę. Ale Bóg to ocenia inaczej. Widział jego serce. I on cierpliwie ciągle, nawet kiedy w pewnym momencie zawiódł, on się podniósł i ciągle w wierze i cierpliwości oczekiwał, aż wypełni się Boża obietnica. I Pan tą obietnicę wypełnił. A więc widzimy, że kiedy masz wiarę, a wierzę, że ją masz,
że jesteś pełen wiary, pełen ufności w to, że Jezus Chrystus jest twoim Panem, jest twoim Zbawicielem, On zapłacił za ciebie. To teraz Piotr mówi do tej wiary, która jest tak samo wartościowa jak nasza, apostolska, moja. Chcę, żebyście dołożyli wszelkich starań i waszą wiarę w gorliwości, w takim trudzie, wysiłku uzupełnili. Używa takich ciekawych słów. Okażcie w tym gorliwość. Inaczej mówiąc, wzywa mnie, wzywa każdego, który uwierzył w Jezusa, przyjrzyj się sam sobie. Sam sobie. I zadaj sobie pytanie, czy te cnoty, czy te cechy, czy te przymioty, siedem, o których on pisze, czy one są we mnie, czy ja je dostrzegam u siebie? A jeżeli są, to jakbym je w skali 1-10 ocenił, jak mocne one są we mnie zakorzenione. Dołóżcie starań, wysiłku. I tu jest, on mówi też, uzupełnijcie. Wiecie, to używa takiego określenia, jakie Grecy używali do wyposażania statków wojennych. W obfitości obywatel grecki miał zaopatrzyć statek w broń, w żywność, w wodę, w to, co było niezbędne, aby był wyposażony do walki. I ten sam słowo apostoł Piotr mówi, dlatego chrześcijanie, którzy są jak armia Boża, czy nie jesteśmy armią Bożą, czyż nie mamy zbroi Bożej, czyż nie jesteśmy wezwani, aby toczyć dobry bój wiary, mówi z całą gorliwością, starajcie się, uzupełnijcie w obfitości swoją wiarę o te przymioty, o których on tutaj pisze. I pokrótce, zanim zakończę. Co on chce? Co sprawia, że twoja i moja wiara będzie umocniona? Zobaczcie, jak łatwo jest wiarę, że tak powiem, gdzieś tam próbować podważyć, zachwiać, nie? Że człowiek może się zachwiać. Kiedy przychodzą troski, kiedy przychodzą zmartwienia, kiedy przychodzą dla nas niezrozumiałe wydarzenia, to jest jak taki wiatr, który uderza w nas, uderza w nasze życie. Ale ty i ja mamy zachować wiarę. Mamy być mocni i nie pozwolić. Pamiętacie, Jezus mówi o tej czworakiej roli. Mówi i zaduszają słowo. Te troski, ta łuda bogactw i te rzeczy. I zaduszają słowo. A jeśli zaduszają słowo, to zaduszają wiarę. Bo jeżeli mam wiarę, to ja nie pozwolę, żeby te rzeczy zadusiły, prawda? Doprowadziły mnie do takiego momentu, że ja nie wiem, co z sobą zrobić. Ale pozostajesz pełen ufności i wiary. Moi drodzy, i tutaj apostoł Piotr radzi nam. Dołóżcie starań. Nie mówi, niech ktoś inny dołoży starań, żebyś ty był zaopatrzony. Żebym ja był zaopatrzony. Niech bracia i siostry dzisiaj wszyscy się tutaj zgromadzą, żeby mnie wyposażyć. Nie, mówi każdy z nas, który ma wiarę równie wartościową, co on. Zatrosz się, dołóż wysiłków i starań, aby swoją wiarę uzupełnić, aby nie było tak, że oto już tak blisko była nagroda, a jednak tak blisko było wypełnienie obietnicy, a jednak to nie przyszło. Z powodu tego, że zabrakło nam nie wiary, ale właśnie tej cnoty, która podtrzymywałaby tą wiarę. Dołóżcie starań. A więc uzupełnijcie, dodajcie w obfitości do waszej wiary cnotę. To słowo cnota, arete, ono oznacza odwagę, ono oznacza dobroć, ale też ono oznacza prawość. Prawość. Człowiek, wiecie, prawy, to jest, gdybym ja spotkał Przemka i witamy się gdzieś na ulicy, albo idę i widzę Przemka, mówię, o Przemek, nie za bardzo bym go chciał widzieć. Ale idziemy i w końcu idę naprzeciw niego i ściskam rękę Przemkowi i mówię, miło, jak cię miło widzieć. To jest nieprawość. Bo co innego mówię, a co innego jest w moim sercu? To jest nieprawość. A apostoł Piotr mówi, umocnijcie waszą wiarę. Kiedy do waszej wiary dodacie prawość, bądźcie prawymi ludźmi. Bądźcie szczerymi, uczciwymi ludźmi. Zdarzyło wam się jechać na gapę? Nikt chrześcijan nie jeździ na gapę. Amen. Nikt chrześcijan nie jeździ na gapę, moi drodzy. Ale może się zdarzyć, że pojedziesz na gapę, bo nie zdążyłeś kupić biletu.
a musiałeś jechać i wskoczyłeś do autobusu albo do tramwaju. I teraz Piotr mówi tak, waszą wiarę uzupełnijcie o prawość, o to, co jest właściwe, to, co jest sprawiedliwe, to, co podoba się Bogu. Czy ktoś z was zrobił kiedyś tak, że jechałeś, bo nie zdążyłeś kupić? To nie było tak, że zaplanowałeś. Nie wierzę, że chrześcijanin planuje, żeby... Jechałeś, a później wysiadłeś ze swojego tramwaju czy ze tego autobusu, poszedłeś do kiosku czy gdzieś, kupiłeś bilet i go potargałeś. Crazy, szalony człowiek. Tam bilet, tam złoty 50 czy 4. Ale wiecie, to świadczy o charakterze, o prawości, że chcemy być czyści. Tak jak Słowo Boże mówi, bez nagany. Nie chcemy robić w sposób niewłaściwy. Dlatego Piotr mówi, jeśli chcecie, żeby wasza wiara była mocniejsza, to nie będzie tylko modlitwa i czytanie Bożego Słowa, chociaż to jest niesamowicie ważne. Akurat on o tym nie pisze, ale do waszej wiary uzupełnijcie, starajcie się, badajcie, abyście zachowywali się w sposób prawy. Powiedziałem, że to słowo znaczy też odwaga. Będziesz miał odwagę, kiedy ktoś stoi i powie, a ty też jesteś jednym z nich? Z tych, którzy tutaj chodzą do tego kościoła? Należy do tego Nazarejczyka? Pamiętacie Piotra? Ale prawość, arete, cnota jest też odwagą. Tak, ja tam chodzę. Tak, ja należę do niego. Nie będziesz się bał. Wiecie, podczas obecnych prześladowań, jakie są ze strony muzułmanów na chrześcijanach, w pewnej wiosce odbył się sąd nad jednym chrześcijaninem. On chyba tam jeden był. I nie mogli go znieść. Taka tolerancja. Oni chcą tolerancji u nas wszystkiego, ale tam jest zero tolerancji. I sąd, cała wioska się zebrała, tłum ludzi. I powiedzieli mu sędziowie, trzy rzeczy masz do wyboru. Dożywocie, kara śmierci albo deportacja. A ten chrześcijanin był blisko Pana. To nic, że tam sędziowie w togi byli ubrani. To nic, że cała wioska gawieć się zebrała, żeby się znęcać nad biednym chrześcijaninem. Wiecie, co on zrobił? On miał odwagę cały czas. Uklęknął i zaczyna się modlić na głos, żeby go wszyscy muzułmanie słyszeli. Panie Jezu, pomóż mi wybrać. Co powinienem wybrać? I ci ludzie tak patrzą na niego, a ci sędziowie się zatrwożyli, bo myśleli, że deportację wybierze i będą mieli problem z głowy. A oni mówią, a on tu jest gotów nawet umrzeć. A ludzie jak to zobaczyli, mówią, on jest wariatem. Nie wolno wariata skazywać na śmierć. Puśćcie go wolno. I wypuścili go wolno. Miał trzy rzeczy do wyboru, a Bóg uczynił czwartą. Został wolnym i pozostał w tym miejscu. Służymy wielkiemu Bogu. Warto dlań cierpieć. Warto bojować. Warto dla Niego ten świat zbyć. Wiecie, zanim posłali oczywiście kogoś z tajnych służb. I ten człowiek mówi, jestem teraz tak prywatnie, powiedz mi coś o Jezusie. I do chyba dwóch dni oddał życie Jezusowi Chrystusowi. Odwaga, dołóż do swojej wiary, prawość. A do tej prawości uzupełnij i dołóż poznanie. Kiedy Piotr mówi o poznaniu, to nie myśli o tym, że naczytałeś się książek o Bogu. Albo nawet naczytałeś się Biblii o Bogu. Ale mówi o tym, że ta Biblia zaczęła przenikać ciebie, dotykać ciebie i zacząłeś przeżywać Słowo Pana. I ono zaczęło cię zmieniać. I zacząłeś doświadczać Boga realnego w Jego Słowie. O takim poznaniu mówi Piotr. Poznaniu, które wynika z relacji, z doświadczenia z naszego zmartwychwstałego Pana. Do waszej cnoty, do waszej odwagi, prawości dołóżcie, uzupełnijcie poznanie. A więc przyciśnij się bliżej do swojego Pana. Idź i wołaj do Niego, aby Jego obecność zmieniała twoje i moje życie. Abyś mógł powiedzieć, Pan do mnie przemówił.
Pan mnie podniósł. Pan mnie błogosławił. Wiecie, niedawno jechałem usługiwać do jednego zboru. Jedno nabożeństwo do południa, drugie ileś tam, około 100 kilometrów w innym miejscu po południu. Wiecie, pierwszy raz coś takiego mi się zdarzyło. Modliłem się o jeden zbór i o drugi zbór. O słowo dla jednego zboru i dla drugiego zboru. Kiedy jechałem do tego drugiego zboru, w aucie, czuję wyraźnie, tam jest mężczyzna, który ma chore nogi. Wiecie, to było tak intensywne i tak mocne. Mówię, Panie, co chcesz? Właściwie zrobiłem jedną chyba niefajną rzecz. To było mocne. Wiedziałem, że Pan mi coś objawia, ale do końca nie usiadłem i nie zapytałem, co z tym mam zrobić, Panie. W każdym razie pojechałem tam, usługiwałem. Kiedy skończyłem usługę, powiedziałem, nie chcę tego mieć w swoim sercu. Mówię, nie chodzi o siostrę, chodzi o brata, o mężczyznę. Pan wyraźnie mi powiedział, jest tutaj ktoś, kto choruje na nogi. Wiecie, to tak jak z karabinu. Parę metrów przede mną stoi pastor, mówi ja. A ja, on chodzi normalnie. Rozmawialiśmy przed nabożeństwem. On mówi, ja choruję na nogi. Wiecie, to było takie niesamowite. Pan chce do nas mówić. Pan chce się manifestować. Dlatego chcemy Go znać. Nie na zasadzie tylko intelektualnej wiedzy, ale chcemy Go znać w sensie doświadczać Jego realności w naszym życiu. Uzupełnij waszą wiarę. A później mówi, dołóżcie do tego jeszcze samokontrolę. Chrześcijanie to są ludzie, którzy sami siebie kontrolują. Inaczej mówią, sami panują nad sobą. Sami sobie przewodzą w tym dobrym słowa znaczeniu. To nie są furiaci, to nie są ludzie, którzy gdzieś tam wychodzą. Oni trzymają się, bo dołożyli enkrateję, wstrzemięźliwość. Panowanie nad sobą. Są umiarkowani w różnych rzeczach. Wiedzą, że przesyt, za dużo czegoś też nie jest zdrowe. A więc narzucają sami sobie, dla siebie, pewną dyscyplinę. A więc Piotr mówi, niech ta powściągliwość, ta samokontrola będzie, dołóżcie jej do waszej wiary. W Galacjan 5,23 to słowo samokontrola jest jednym z elementów owocu Ducha Świętego. Tam, gdzie jest Duch Święty. Wiecie, ja to lubię, kiedy mówię, że Duch Święty zawsze wprowadza porządek. Amen? Nie chaos. Ludzie myślą, że jak Duch Święty zstępuje, to nie wiadomo, co się z nimi będzie działo, bo Duch, wiecie, wieje jak chce. Ja wiem, że On wieje jak chce. I wiecie, że przetoczyły się przez Kościół takie różne dziwactwa, ośmieszające Ewangelię i mówiące, że to jest działanie Ducha Świętego. Wiecie, ja miałem nawet problemy i mam do dzisiaj, kiedy się modlę i kiedy nagle widzę, że ktoś gdzieś tam się osuwa albo zaczyna się przewracać, to ja staram się go za wszelką cenę przytrzymać, żeby mi się nie wywrócił. Bo gdzie jest napisane, że błogosławieni są wywracający się? Nie jest. Oczywiście, że to może się wydarzyć. Ale nie o to chodzi przecież. Chodzi o to, żeby ludzie autentycznie przeżywali moc Pana. Kiedy Paweł pisze o darach Ducha Świętego, pamiętacie jak kończy 14 rozdział? A wszystko u was niech się odbywa jak? Godnie i w porządku. Godnie i w porządku. A więc ta powściągliwość. Ta wstrzemięźliwość. A później mówi, do tego dołóżcie jeszcze wytrwanie. To słowo jest przepiękne. Bo słowo, które on tutaj używa, to jest cierpliwe znoszenie przeciwności. O takim wytrwaniu mówi. To wytrwanie pozwala mi przejść przez najgorsze rzeczy w moim życiu, zachować wiarę i iść dalej, i odebrać to, co Bóg ma dla mnie. I takie samo słowo jest użyte w liście Jakuba odnośnie, pamiętacie, człowieka, który doświadczył wielkich boleści, Hioba. Jakub pisze, wspomnijcie na wytrwałość Hioba.
dołóżcie do waszej wiary. A więc kiedy spotykacie coś w pracy, gdziekolwiek, cierpisz, doświadczasz pewnych ucisków, umocnij się w Panu, bądź wytrwały, bądź wierny, a Pan okaże ci w pewnym momencie wyjście i błogosławieństwo. Gdyby Hiob się zachwiał, prawda? Przecież nawet żona jego mówiła, przeklnij Boga i daj sobie już z tym spokój. Nie? Czasami diabeł przychodzi i mówi, daj już sobie z tym spokój. Walczysz, walczysz, walczysz i gdzie jest Bóg, gdzie On, gdzie jest odpowiedź od Boga? Ale ta wytrwałość pozwala twojej i mojej wierze ciągle trwać i nie pozwala, że zostaniemy pozbawieni korony życia wiecznego. Ona pozwala nam przejść przez najgorsze chwile. I w pewnym momencie, chociaż Hiob modli się od samego początku, pamiętacie? Mówi, niebo jest jak z miedzi nade mną. Żadnej reakcji Boga. Nic. Ale wytrwałość pozwoliła utrzymać się jego wierze. Nie utracił wiary. Tego przekonania, tej ufności co do Boga. I w pewnym momencie, pamiętacie? Tam jest napisane, jaki Pan zgotował mu los. Jak Pan go w sposób cudowny pobłogosławił, bo wytrwałość, która była obecna w jego życiu, pozwoliła mu to wytrzymać. To słowo wytrwałość jest tak często używane w Nowym Testamencie. Pan Jezus mówi, że owoc przynosimy w tej wytrwałości dla Pana. A też jest napisane, kto wytrwa do końca. Kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. A później jest mowa o pobożności. Takie nieużywane już słowo w chrześcijaństwie, i w zborach, i w kościele. Pobożność. Dzisiaj mówi się, bądź człowiekiem sukcesu. Chrześcijanin odnosi sukces. A Biblia bardzo dużo mówi o pobożności. Ja wiem, to możemy powiedzieć, że odniesiemy sukces, kiedy dobiegniemy do końca. Ale tu jest powiedziane, do tej wytrwałości jeszcze dołóżcie pobożność. Pobożność to jest taka cecha, która kieruje mnie ku Bogu i chcę zrobić to, co Jemu się podoba. Chcę po prostu robić to, co Jemu się podoba. Człowiek pobożny wygląda, patrzy w kierunku Boga, aby robić to, co Bogu się podoba. A więc do swojej wiary dołóż pobożność. Ktoś powiedział, że w tej pobożności jest i bojaźń Boża, i miłość do Boga, i miłość do ludzi. Uzupełni w obfitości. A więc zbliż się do Boga i powiedz, Panie, co będzie Ci miłe z mojej strony? A później mówi o braterskiej miłości, o tych relacjach pomiędzy braćmi i siostrami, abyśmy miłowali siebie nawzajem. To umacnia wiarę. A na końcu kończy słowem, które jest chyba najczęściej używane, agapeo, miłość. I do tego wszystkiego dołóżcie jeszcze miłość. Jeśli Filadelfia związana jest z emocjami, bo jest, z uczuciami, to agapeo nie jest związane z emocjami. Jest odniesione do naszej woli, do naszej decyzji. To dlatego jest powiedziane, miłujcie nieprzyjaciół waszych. Czasami trudno jest mieć dobre emocje do tych, którzy krzywdzą cię, prawda? Ktoś by krzywdził twojego bliskiego. Ale poprzez miłość agapeo możesz podjąć dobry wybór i decyzję, aby okazywać miłość. Amen. Uzupełnijcie waszą wiarę. Pozwólcie, że przeczytam ten fragment z listu do Koryntian, który definiuje nam miłość Bożą. Według parafrazy Nowego Testamentu, ta współczesna wersja, miłość wyraża się cierpliwością i dobrocią. Nigdy nie jest zazdrosna, chełpliwa, ani zarozumiała. Nie jest dumna, arogancka, ani samolubna. Miłość nie obstaje uparcie przy swoim. Nie jest drażliwa, ani skłonna do grzechu. Nie żywi urazy i nie pamięta cudzych grzechów. Nie sprawia jej radości niesprawiedliwość, lecz prawe postępowanie. Jeśli kogoś kochamy, pozostajemy mu oddani bez względu na ponoszone ofiary. Wierzymy mu
i spodziewamy się po Nim tego, co najlepsze i zawsze stajemy w Jego obronie. Uzupełnijcie waszą wiarę, nie tylko o braterską miłość, ale o tą Boży rodzaj miłości. I co to sprawi, bracia i siostry? Piotr pisze, kiedy to będziecie posiadać w obfitości. Mówi, unikniecie upadku i zwiedzenia. Zwróćcie uwagę, nasza wiara potrzebuje właśnie takiego umocnienia przez te cechy. Wtedy unikniesz upadku i zwiedzenia. Będziesz mocny w swojej wierze. Miał właściwe poznanie Pana, nie dasz się oszukać. Będziemy wzrastać w poznaniu Pana, druga rzecz. Więcej, umocnimy swoje wybranie i powołanie. Umocnisz je, a nie będziesz doprowadzał do zachwiania się w swojej wierze. Unikniemy skażenia, jakie na tym świecie niesie z sobą pożądliwość. To, o czym on pisze później w drugim rozdziale. Unikniesz tego. Będziesz miał siłę, aby od tych rzeczy uciekać. I ostatnio będziemy mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana naszego Jezusa Chrystusa. A o to przecież nam chodzi, prawda? Do tego właśnie w tym kierunku zmierzamy. Kiedy tak rozmyślałem nad tym słowem i myślałem dzisiaj o tym nabożeństwie, tak Pan wyraźnie to słowo kierował do mojego serca. A teraz chciałbym zrobić jeszcze coś. Bo kiedy tak słuchasz Bożego Słowa i powiedziałem, że ten list i to słowo skierowane jest do wierzących przede wszystkim, ale też jest ostrzeżeniem dla tych, którzy nie pojednali się z Bogiem.